Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w Web Prasówce Live. Ja jestem Artur, a ze mną dzisiaj jest Kamil. Siemanko, Kamil. Siemanko, Artur. No i co, witamy wszystkich serdecznie po przerwie, która była niespodziewanie długa, w międzyczasie jakieś majówki, jakieś konferencje, jakieś inne obowiązki. No i tak to tutaj wyszło, że po dłuższej przerwie widzimy się w naszym formacie Web Prasówka Live. Jeżeli ktoś z Was jest tutaj pierwszy raz, no to tłumaczę, że jest to taki format, w którym live po prostu razem z Kamilem omawiamy tutaj takie najciekawsze wydarzenia ze świata web developmentu, a więc rozmawiamy tutaj o jakichś wydarzeniach, o jakichś nowych wersjach różnych bibliotek, o różnych dramach, o różnych jakichś śmiesznych wydarzeniach. Także tak to wygląda. Jeżeli macie dla nas jakieś sugestie, o czym powinniśmy rozmawiać, o jakich tematów powinniśmy unikać, to jak najbardziej będziemy wdzięczni za feedback. Tymczasem myślę, że nie przedłużam i tradycyjne pytanie do Ciebie, Kamil, jaki tutaj mamy pierwszy news u nas w liście przygotowany na dzisiaj? Pierwszy news mamy dzisiaj, będziemy rozmawiali o Bootstrapie, Bootstrapie 5, czyli nowym tak naprawdę, jakby to powiedzieć, nowym... nowym starym. Nowym starym. Tak. Nowym Bootstrapie. Niewiele się zmieniło, mam wrażenie, w porównaniu do czwórki. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Wiesz co, przyznam ci szczerze, że nie jestem jakoś szczególnie zainteresowany Bootstrapem. Kiedyś z niego korzystałem i w zasadzie może zabrzmi to dziwnie, ale taki w zasadzie największy news, jaki moim zdaniem jest a propos Bootstrapa, to jest to, że całkowicie usunęli zależność do jQuery. Czyli po prostu można korzystać z Bootstrapa bez jQuery i moim zdaniem jest to taki dobry ruch, no bo wiesz, jednak jQuery odchodzi troszeczkę do lamusa, wiadomo, gdzieś tam jeszcze ludzie to używają, ale jednak robi się wiele rzeczy już bez użycia jQuery i moim zdaniem, jeżeli właśnie zrezygnowali z tej zależności, to może to zrobić dobrze temu projektowi. Natomiast co, no tutaj dodali jakieś nowe klasy, dodali jakieś nowe komponenty. Także myślę, że fajnie, że ten projekt się rozwija, bo szczerze no to bałem się, że po prostu szlak go trafi przez to, że wiesz, że są różne inne rozwiązania, z których ludzie chętniej korzystają. No Bootstrap nadal jest takim, jakby wydaje mi się, pierwszym go-to frameworkiem, gdzie chcemy tak naprawdę zacząć robić jakąś prostą stronkę. No tutaj są chyba ostatni w kolejce, jeśli chodzi o usuwanie jQuery, no ale wydaje mi się, że to już jest jakby konieczność. To już nie jest jakby, nie wiem, jakiś widzimisię, tylko po prostu no, trzeba niestety iść troszeczkę do przodu. A to chyba była jedna z największych takich zależności, która mogła ich wstrzymywać przed jakimiś większymi zmianami. Tak, zgadza się. Oprócz tego widzę, dropnęli support dla Internet Explorera 10 i 11, także tutaj chyba praktycznie też wyszli od razu z IE przy okazji tego ruchu. Więc tak, no jeżeli ktoś z Was jakimś cudem no nie słyszał nic kompletnie o Bootstrapie, czym w ogóle jest Bootstrap, jakie problemy on rozwiązuje, no to jest to taka biblioteka, która po prostu ułatwia tworzenie layoutów webowych, czyli macie po prostu gotowe do użycia klasy, które po prostu umożliwiają Wam budowanie interfejsu. I dzięki temu na przykład, nie wiem, chcecie zrobić jakiś akordeon, chcecie zrobić właśnie jakieś wyśrodkowanie diva, no to nie musicie po prostu robić tego samemu, tylko możecie skorzystać z takich gotowych klas. No i w zasadzie niektórzy mogą się oburzać, że po co w ogóle używać takich rzeczy, nie wiem, żeby coś wycentrować, czy żeby użyć jakichś takich, nie wiem, elementów formularza. Natomiast prawda jest taka, że zaoszczędza to dużo czasu i często zaoszczędza to dużo problemów, na przykład między różnymi przeglądarkami, między różnymi urządzeniami, po prostu możemy korzystać z gotowych klas i one pod spodem zajmują się jakby rozwiązywaniem różnych problemów, a my jako programiści po prostu możemy korzystać z tych gotowych klocków i sobie znacząco przyspieszyć pracę.
Znaczy ja ci powiem, z czym mi się najbardziej kojarzy Bootstrap. To są zazwyczaj takie strony takich małych projekcików na zasadzie, że ktoś robi jakiś, nie wiem, studencki projekt, potrzebuje wystawić stronkę, no to tak naprawdę no, nie potrzebuje się zajmować tą częścią frontendową, tylko po prostu chce jak najszybciej zbudować stronę z klocków, a także panele administracyjne. Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek próbował zrobić jakiś panel administracyjny, to wie, że no ta ilość kontrolek, które musiałby przygotować, jest po prostu no, przeogromna, a Bootstrap przygotowuje takie i darmowe, i płatne, gotowe template'y właśnie takich paneli administracyjnych, które tak naprawdę, one nie muszą do końca wyglądać, ale w Bootstrapie nawet przyjaźnie się na nie patrzy. No tak, tak. Tutaj jeżeli ktoś jest na przykład programistą backendowym i nie jest z CSS-em za pan brat, no to zobaczcie, nawet taki widok jakiegoś pricingu, no to z punktu widzenia użytkownika wydaje się to po prostu takie proste, natomiast no wierzcie mi, że jeżeli ktoś nie zna za dobrze CSS-a, no to zrobienie takiego widoku, tak żeby on się odpowiednio skalował, żeby po prostu wyglądał fajnie, żeby te marginy były zachowane, żeby to po prostu miało taki profesjonalny wygląd, to nie jest wcale takie trywialne. No, także możemy, słuchajcie, zbootstrapować swój mikroprojekt po pracy na takim bootstrapie i jak łyknie, no to po prostu potem robimy swój własny design, ale na start to nam wystarczy. Dokładnie, dokładnie i myślę, że wiele backend deweloperów, ich pierwsza styczność z CSS-em to było właśnie podjęcie decyzji o tym, żeby użyć Bootstrapa. Dajcie znać nam na czacie, jeżeli też korzystacie z Bootstrapa albo mieliście z nim jakąś swoją przygodę. Jestem przekonany, że wiele osób, które no nie są nowe w branży, mogło mieć styczność albo cały czas ma tak naprawdę w swojej pracy styczność z Bootstrapem. Także zachęcamy Was do dzielenia się Waszymi doświadczeniami. Powiedz Kamil, czy coś jeszcze tutaj możemy dodać, oprócz tego, że jest nowa wersja, że lubimy ten projekt, że nie ma jQuery, co by tutaj jeszcze dorzucić do tego? Znaczy chciałem powiedzieć o nowym logo, ale tak naprawdę bardziej mnie zainteresowało to, że przy każdej okazji, kiedy ogłaszają nową wersję Bootstrapa, pojawia się jakiś teledysk Daft Punku i nie wiem, tutaj chyba twórca Bootstrapa musi mieć jakieś bardzo musi być wielkim fanem tego zespołu, ponieważ zawsze jest jakiś filmik związany z Daft Punkiem. No proszę, jest to jakiś tribute może dla tego legendarnego zespołu, także nie wiem, ciekawe spostrzeżenie, przyznam szczerze, że nie zwróciłem na to uwagi, ale sam lubię Daft Punk, więc będę się tutaj jeszcze bardziej utożsamiał z twórcami Bootstrapa. No jak będziesz na ich bloga, to każdy wpis ma załącznik do Daft Punku. Fajnie, fajnie. Ciekaw jestem, co będzie w wersji 6 i kiedy będzie wersja 6. Fajnie, że też jest nowe logo, fajnie, że mamy jakiś dostęp do ikonek w Bootstrapie. Także myślę, że trzeba się cieszyć, że ten projekt dalej się fajnie rozwija. Tymczasem lecimy dalej, a kolejny temat, który dzisiaj mamy zaplanowany, to nowa wersja Safari. I nowa wersja, w zasadzie nowa wersja WebKitu, który został dołączony do Safari, bo też o WebKicie będziemy rozmawiać. Co tu się w ogóle zmieniło? I czy jest coś ciekawego? No właśnie Safari zawsze się pojawia tak razem z nową wersją OS-a i też czasami pomiędzy wersjami pojawiają się jakieś drobne update'y. No tutaj Safari, WebKit, tutaj już ciężko powiedzieć, bo to tak naprawdę jest jedna rzecz. Pokrywająca się dosyć. Chyba nie słyszałem o implementacji tego WebKitu poza Apple'em, ale może się mylę. Teraz nie pamiętam, ale tak naprawdę cały czas widać, że WebKit goni tak naprawdę rynek, a nie rynek goni. Goni. Tak, i tak można powiedzieć, bardzo niedołężnie goni ten rynek. Niby oglądam tego bloga, czytam te wpisy, one są ładnie napisane, tak wszystko jest fajnie wytłumaczone, jest tam jakieś tam filozofie za tym wszystkim, ale te zmiany są po prostu wprowadzane za wolno. Ja nie wiem, co tam się dzieje u nich. Czy za mało pieniędzy Apple zarabia, czy co, żeby wspierać ten projekt? Wiesz co, powiem ci szczerze, że tak jak śledzę rozwój właśnie Safari, to przyznam szczerze, że dla mnie no to jest troszeczkę skandaliczne, że Safari zostaje tak w tle
za innymi przeglądarkami, jeżeli chodzi o implementację takich faktycznie potrzebnych API, tak? No bo z jednej strony coś tutaj mamy, wiesz, na przykład, że będzie Web Speech API, tak? Mamy Web Audio API. No świetnie, ale nie mamy na przykład rzeczy, które pozwalałyby deweloperom uciekać z tego nieszczęsnego App Store'a, czyli nie mamy możliwości wysyłania powiadomień, nie mamy możliwości dobrej współpracy z sensorami urządzenia, nie mamy możliwości dobierania się do Bluetootha, mamy w ogóle jakiś śmieszny narzucony limit pamięci, która w ogóle jest dostępna w Safari, która tak naprawdę powoduje, że obrobienie czegokolwiek w 3D sensownego w Safari jest niemożliwe. I w zasadzie no, mi się już przestaje chcieć wierzyć, no, znaczy powiem wprost, no, nie wierzę po prostu w to, że to jest spowodowane tak, jak się wciskało kiedyś kit, że wiesz, że to jest dla bezpieczeństwa, że to jest, że to, że ta przeglądarka mniej może, to znaczy, że to jest lepiej. No moim zdaniem to jest po prostu no, jawna kpina i po prostu specjalnie ten Safari, ten WebKit nie jest na takich standardach jak na przykład Chrome, Mozilla, po to, żeby nie móc łatwo spieprzyć z App Store'a. No. Ale widzisz, no to jest ciekawe, Google nie ma z tym problemu. Możesz tworzyć apki na telefon, możesz tworzyć apki na przeglądarkę, możesz robić co chcesz. Tutaj chyba ten vendor lock jest naprawdę taki silny w Apple'u. Tak. Znaczy, wiesz, pewnie chodzi o to, że jeżeli masz Androida i w ogóle, no to tam masz ekosystem taki, że tam masz różnych producentów urządzeń, tak? I po prostu wydaje mi się, że Google siłą rzeczy no, musi tam konsultować więcej niż na pewno Apple różnych rzeczy, tak? Więc pewnie tam domyślam się, wiesz, ja też nie jestem taki wszechwiedzący, ale no, domyślam się, że pewnie producenci mogą nawet wywierać jakąś presję na Google w jakichś tam kwestiach, prawda? A tutaj no, w przypadku Apple'a, no to dobrze, no mamy tutaj nowe bariery, fajnie, ale dalej uważam, że jest to za wolno. No ale tutaj dwie pierwsze nowości, które są pokazane jakby, no bo tym się zazwyczaj chwalimy na samym początku, to jest Flexbox Gap Support. No i ja myślałem, że Flexbox to już jest generalnie starość i teraz już wszyscy używają Grida, a oni tutaj dopiero hello, my tutaj wspieramy Gapa, jest tak. Fajnie, jakby, no o co chodzi? Halo. No właśnie. Poza tym no date and time input on macOS, na zasadzie to co, to jak to wcześniej było obsługiwane? To nie było inputu kalendarza, nie było inputu daty w ogóle? Nie tak. Rozumiem tego. No właśnie, więc no, z jednej strony wiadomo, nie ma co psioczyć, bo jakiś tam progres jest, zwłaszcza dla mnie dosyć no, ciekawe jest to, że właśnie się pojawiają tutaj jakieś takie nowe API, które no, jakby pozwalają rozszerzyć nam jakby działanie naszej przeglądarki i to jest no, super. Ale z drugiej strony no, wolałbym na pewno, żeby najpierw zostały załatwione bardziej potrzebne rzeczy, takie jak na przykład właśnie notyfikacje, a dopiero później, żeby się zajmowali tutaj takimi rzeczami. Nie? Ale tutaj wiesz, też żeby mówić o tym, jak bardzo WebKit jest w tyle, tutaj widzę, taki wszedłem sobie na ich bloga i patrzę, że artykuł z 15 kwietnia to jest Introducing CSS Grid Inspector. No kurde, Grid Inspector jakby... To też jest coś, co mają już wszystkie inne przeglądarki i to był taki feature wprowadzony już, nie wiem, rok temu, dwa lata temu. Ale tutaj jest wielka nowość, że można zinspektować grida. No ta przeglądarka jest wyraźnie nieprzyjazna deweloperom. Jest po prostu przeglądarką, nie wiem, do wyświetlania stron. No jest przeglądarką, z której korzystasz, jak duża część twoich użytkowników korzysta z Safari, tak? No bo to też często jest tak, zależy od tego, jaką masz aplikację, zależy w jakim państwie ta aplikacja jest używana. Często się zdarza tak, że możesz mieć ponad połowę swoich odwiedzin z Safari. No i wtedy już niestety nie jest tak ciekawie. Trzeba tam czasami wleźć w to Safari i coś tam naprawić, coś tam ustalić, dlaczego to nie działa. Więc no, trzymamy kciuki za WebKita, trzymamy kciuki za Safari, tak, żeby po prostu w końcu stała się to przeglądarka. No, żeby to nie był taki Internet Explorer po prostu nowy, nie? Bo troszeczkę to tak wygląda, nie?
Znaczy tutaj jedyną rzecz, hołd taki można oddać jak naprawdę WebKitowi, to jest to, że działa bardzo szybko i zużywa bardzo mało baterii na Macu, ale to samo robił Internet Explorer na Windowsie, także no jeśli ktoś posiada jakby integrację bottom to top, no to może sobie wprowadzić takie optymalizacje dla przeglądarki, dzięki którym będzie ona super szybka, ale jakby uważam, że to nie jest argument, który jest jakby przykrywający to, że jest tak bardzo w tyle, jeśli chodzi o technologie webowe. Dokładnie, dokładnie tak. Właśnie ten, teraz kurde nie mogłem znaleźć, ale jest bardzo fajny właśnie artykuł, ostatnio go czytałem, gdzie deweloper właśnie odpowiedzialny chyba za pracę nad Chromem, czy tam Chromium, wypunktowuje wszystkie bolączki, które ma WebKit. I tak naprawdę jest tam dosyć spora lista. Postaram się wrzucić wam ten link w opisie do tego nagrania, ponieważ jutro będzie dostępne nagranie z tego live'a, to sobie tam doczytajcie, bo teraz po prostu nie mogę, nie mam pod ręką tego linka, a tymczasem mamy kolejne ciekawsze rzeczy, no bo nie tylko tutaj świat żyje Safari 14.1, gdzie jest Flexbox, Gap Support, trzeba lecieć z innymi ważnymi newsami. I mamy tutaj ciekawy news, co prawda stary, być może już większość z was z nim się zapoznała, ale coś tutaj związanego ze Stack Overflowem. Jakbyś mógł, Kamil, nas wprowadzić odrobinę. Co tutaj się w ogóle stało? No tutaj, jeśli dobrze pamiętam genezę tego artykułu, to na 1 kwietnia Stack Overflow zrobił taki sobie właśnie żart, że pokazywał jakiś komunikat w momencie, kiedy użytkownik klikał kopiuj na jakiejś stronie Stack Overflow. No to jest chyba jakby najpopularniejszy żart taki deweloperski, że po prostu ludzie kopiują kod z stacka i nawet nie czytając tam jest. Ale potem doszli do wniosku, że skoro już mają taką technologię, że skoro już zaimplementowali coś takiego, to mogą się tym pobawić i zobaczyć i stworzyć jakieś ciekawe statystyki na ten temat. No i tutaj właśnie, no po chwilę pozbierali te dane i pokazali, które tak naprawdę języki są najczęściej kopiowane, co jest kopiowane, czy rzeczywiście jakby to jest jeden z pierwszych rzeczy, jakie się robi na danej stronie, ile użytkowników to robi, z jakim stażem reputacji Stack Overflow użytkownicy kopiują tekst, kod. No jest to dużo ciekawych rzeczy. O, tu jest jakaś ciekawa rzecz, look into this answer, czyli jest jakaś odpowiedź, która została najwięcej razy skopiowana, mimo że miała, że była zdownwoltowana, tak? Czyli miała jakiś tutaj minus 2 score, a była najczęściej kopiowana. Czy to jest to? Chyba tak, znaczy ja tu akurat nie wiem, o co chodzi, bo to jest, co to w ogóle jest? Python Machine Learning, nie wiem, o co chodzi, ale domyślam się, że po prostu wiele osób miało tutaj problem z liczeniem regresji, cholera wie. Coś tutaj w każdym razie ciekawe, że pewnie wiele osób musiało mieć ten problem, I mimo wszystko, że to była zdownwoltowana odpowiedź, to po prostu każdy, kto tutaj trafił na ten link, pewnie spróbował tego u siebie, nie? Że w ogóle sam Stack Overflow jest ciekawy pod tym względem, że historia wpisu, jakość wpisów jest strasznie istotna na tym portalu, że bardzo często wpisy są redagowane, że jak jakaś odpowiedź jest popularna, to przychodzi redaktor i stara się ją jeszcze dopracować, przecinki poprawić, pododawać różnego rodzaju właśnie fragmenty kodu, także to jest taka niezwykła rzecz w tym portalu. Tak, właśnie Stack Overflow jest świetny właśnie z tego względu, co mówisz, że te odpowiedzi często właśnie ich życie się jakby nie kończy tylko na odpowiedzi, prawda? Że właśnie później często na przykład po 10 latach jakaś odpowiedź jest aktualizowana, żeby na przykład, nie wiem, być dalej pomocna, bo się zmieniło jakieś API, nie? A odpowiedź była z jakiejś poprzedniej wersji, nie? Więc super jest to właśnie. Druga rzecz, to też zauważyłem, że na Stack Overflow bardzo często jest takie coś, że ktoś zadaje pytanie,
nie ma żadnej odpowiedzi z powrotem, i ktoś wraca po jakimś czasie i dzieli się, że znalazł odpowiedź na ten problem, nie? Coś, co było takim, kurde, w zasadzie często spotykanym case'em na jakichś forach dyskusyjnych, że ktoś zadawał bardzo fajne pytanie i na przykład, nie wiem, pisał, dobra, już zrobiłem działa, nie? I nie podawał rozwiązania, nie? A na Stack Overflow jednak bardzo często spotykam się z takimi problemami, że w zasadzie nie ma tam odpowiedzi od innych ludzi, ale sam autor pisze, jak rozwiązał dane rozwiązanie, nie? I to jest świetne w tej społeczności. No dobrze, ale czy coś tutaj możemy jeszcze ciekawego powiedzieć o tym poście? Tak, tu gdzie właśnie jesteś, to jest pokazane najczęściej kopiowane tagi, no i masz HTML i CSS. Nie dziwię się, w sensie, no, kto by chciał kopiować, przepisywać HTML i CSS-a, także to jest nawet, powiem ci szczerze, najlepsze rozwiązanie, w sensie takie prawidłowe, że no, to nie ma w tym nic dziwnego. Jest bardzo dużo Pythona, ale to chyba też nie dziwne, Python jest bardzo popularnym językiem. I chyba tyle tak naprawdę. No tak, bo tutaj też by była ciekawa jakby informacja, jak tutaj mamy tą tabelkę, jak to się ma ogólnie do liczby, jakby do liczby postów na przykład na Stack Overflow, prawda? No bo jeżeli większość pytań dotyczy HTML-a i CSS-a, no to nie dziwota później, że tam jest najwięcej rzeczy kopiowanych, prawda? Ale też myślę, że tutaj CSS często jest kopiowany na zasadzie takiej, że ktoś wpisuje jakąś frazę, tam nie wiem, jak wyśrodkować diva horyzontalnie i wertykalnie i po prostu widzi, że coś tam jest i nie zastanawia się w ogóle ktoś, jak to działa, tylko po prostu jest kopiuj, wklej i do widzenia, nie? I już problem rozwiązany, prawda? No tak, znaczy tutaj mówię, ja się zastanawiam, do czego zostaną użyte te dane, czy tak naprawdę pomoże im to w przyszłości ulepszyć ten portal, na zasadzie, nie wiem, jakby skoro kopiowanie kodu jest istotnym elementem, to może zostanie to w jakiś sposób, nie wiem, zostanie jakiś, nie wiem, fragment posta będzie musiał być przeznaczony na tą odpowiedź, czy, nie wiem, zostanie jakaś wprowadzona, nie wiem, jakaś taka funkcjonalność. No bo wydaje mi się, że to są ciekawe informacje. Tak mówią bardzo dużo o deweloperach, mówią dużo o tym, o języku, o problemach, z jakimi się spotykamy. Tak, no właśnie. I też... To pokazuje moim zdaniem ten cały artykuł i cała ta w ogóle sytuacja, o której rozmawiamy, to jak czasami taki właśnie żart, czy jakiś taki mem w zasadzie o kopiowaniu rzeczy ze Stack Overflow może zostać tak fajnie obrócony, nie? Że po prostu nie tylko się o tym mówi, ale też mamy na przykład teraz właśnie zestaw różnych danych, które sobie można tam przeanalizować i być może też, tak jak mówisz, wpłynie to generalnie na to, jak działa Stack Overflow. No bo tak mnie zaciekawiło, jak mówiłeś o tym zdownwoutowanym poście, który został kopiowany. No i właśnie teraz pytanie, czy oni powinni downvoutowane posty ukrywać jako te złe, czy właśnie znajdywać w nich tą, nie wiem, tą przydatną informację, no bo skoro ktoś kopiuje takiego posta, no to pytanie, a nie zauważył, że ono jest błędną odpowiedzią, wtedy można wprowadzić bardziej, nie wiem, wyraźne znaczenie, że ta odpowiedź może być błędna, albo nie wiem, no widzisz, no to jest dużo możliwości. Tak, znaczy wiesz co, powiem ci szczerze, że na pewno za tym, żeby ukrywać takie zdownwoutowane rzeczy, to nie byłbym, no bo tak naprawdę często z tych zdownwoutowanych rzeczy możesz wyciągnąć jakieś wnioski, na przykład być może całe życie robiłeś coś w taki sposób, jak coś, co zostało zdownwoutowane, prawda? I wtedy zapala ci się lampa w głowie, że kurde, może tu jest jakiś wyciek pamięci, może to tak się nie robi tego, może to jest nieoptymalne rozwiązanie, prawda? Więc nie wiem, no Stack Overflow ma u mnie wielkiego plusa za tą akcję i naprawdę no jest to, no zresztą co tu dużo mówić, no każdy często odwiedza z nas tę stronę i myślę, że każdy coś tutaj ciekawego kiedyś znalazł się, dowiedział, nie? Mi to się podoba, co Jakub napisał, że kto nigdy nie kopiował, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja bym powiedział, że raczej myszką lub klawiaturą, ale to możemy się sprzeczać. Tak, tak. Myślę, że każdy coś tam raz przynajmniej, nawet jak nie skopiował, to się dowiedział.
Słuchajcie, link do tego będziecie mieli w opisie, będzie on jutro dostępny, nagranie z tego naszego dzisiejszego spotkania. Tymczasem zachęcamy do dzielenia się waszymi uwagami na czacie, no bo jednak zależy nam na tym, żeby te spotkania były takie interaktywne. Jak wam się podobają te spotkania, to się nie obrazimy za jakieś lajki, za jakieś komentarze, bo to po prostu pozwoli nam dotrzeć z tym materiałem szerzej. Natomiast tymczasem przechodzimy do newsa kolejnego. Kolejny news będzie to rzecz związana z Reduxem. I tutaj Redux został zaktualizowany do wersji 4.1. No właśnie, słuchaj, podesłałem ci tego newsa, ponieważ zaciekawiło mnie to, jak tak bardzo rozwinięty projekt, który tak naprawdę no dłuższego czasu nie wprowadzał żadnych nowości, nie wprowadzał żadnych spektakularnych zmian, nagle ogłosił, że zmniejszają rozmiar paczki. No tutaj mnie to troszkę zaciekawiło i wczytałem się dokładnie w changelog, co zostało zmienione. No i okazało się, że użyto tutaj dosyć takiego, no można powiedzieć, że sprytnej metody na optymalizację, czyli usunięcie zbędnych errorów, znaczy error message z produkcyjnego builda. Więc w tym momencie, jeśli jakiś error Reduxowy pojawi nam się na produkcji, po prostu wyświetli nam się kod błędu typu 5, 7 albo 40. I będziemy musieli już szukać na dedykowanej stronie, co tak naprawdę się tam pojawiło. Uważam, że fajna zmiana. Tak naprawdę nie psuje to nic w naszym kodzie. Błędy zazwyczaj wyłapujemy wcześniej, na wcześniejszych stage'ach, a dzięki temu mamy mniejszego builda, shipujemy mniej kodu. Wydaje mi się, że fajna zmiana. Mhm. Tutaj jeszcze a propos tego w ogóle changeloga, który jest bardzo krótki, moim zdaniem właśnie też już to pokazuje, ten changelog, to w jakim stanie znalazł się Redux. Czyli tak naprawdę jest to już narzędzie kompletne, w zasadzie nie ma tutaj jakichś breaking changes, nie ma tutaj jakichś nie wiadomo jakich feature'ów, bo po prostu to, co to narzędzie ma zrobić, jest gotowe. Fajnie, że tutaj twórcom się chce po prostu właśnie walczyć o każdy byte, żeby zmniejszać po prostu ten rozmiar tego bundla. Natomiast tu jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę i to jest kolejna w zasadzie wspaniała rzecz, jeżeli chodzi o open source, czyli nie spotyka się tego raczej w innych branżach, że mamy Reduxa, na bazie Reduxa powstaje narzędzie typu Redux Toolkit, jest to całkiem w ogóle osobny projekt, ale widać, że te projekty ze sobą współpracują, tak? Czyli po prostu twórca Reduxa, zamiast tam, nie wiem, obrazić się, że o, tutaj ktoś se zrobił toolkit i tam, nie wiem, dodaje jakieś feature'y, których ja nie chcę dodać i zamiast, nie wiem, przemilczeć tą bibliotekę, czy po prostu no, nie wspominać o niej, no to widać, że tutaj jest kolaboracja, tak? Że ten Redux toolkit w wersji 1.6 już pod spodem na przykład korzysta z tej nowej wersji Reduxa, tak? Czyli już tutaj widać, że jest jakiś dialog pomiędzy twórcami jednej i drugiej biblioteki, prawda? I to jest moim zdaniem świetne, że po prostu z tego się mogą rodzić właśnie takie ciekawe i stabilne projekty. Znaczy ja w ogóle polecam czasami zaglądać do changelogów i sobie troszeczkę je poczytać, bo tak jak widzicie tutaj można się dowiedzieć ciekawych rzeczy tak naprawdę o tym, jak się rozwija oprogramowanie, co tam się dzieje, w jakiej jest fazie. No wydaje mi się, że to mimo wszystko, że same tam robimy NPM update, to nie wszystko. Tak, tak, dokładnie. Jest tak jak mówisz, właśnie czasami nawet powiem więcej, no z takich changelogów możemy się dowiedzieć jakichś nowych rzeczy, też możemy się dowiedzieć nawet patrząc na zmiany w kodzie, tak? Czyli mamy na przykład commit jakiś i możemy sprawdzić właśnie jak ktoś uzyskał ten mniejszy build i później możemy przenosić tę wiedzę na nasze codzienne projekty do firm, w których pracujemy, więc naprawdę zaglądajcie sobie do tych logów. A tutaj, jak już jesteśmy przy changelogu, to wrzucę szybko temat,
którego nie mieliśmy w naszej liście, ale który w zasadzie też poruszałem na Instagramie, też z tobą rozmawiałem troszeczkę na ten temat, czyli właśnie bardzo fajny sposób na zarządzanie wersjami w naszym projekcie z użyciem Gita. I to się nazywa podejście Semantic Release. I to jest bardzo fajna rzecz. Powiedz, Kamil, czy korzystałeś z tego i ogólnie pokrótce wprowadź naszych widzów, naszych słuchaczy. Co to w ogóle jest i dlaczego to jest fajne? Znaczy, to jest bardzo fajna paczuszka, jeśli chcemy prowadzić taką ewidencję zmian w naszym kodzie. Chodzi o to, żeby w sposób jakby taki jasno określony nazywać komity, dzięki czemu przy wydawaniu wersji będziemy mogli sobie wygenerować changeloga, w którym będziemy po prostu mieli ładnie opisane, jaki to jest numer wersji, jakie zmiany zostały zrobione jako fixy, jakie są nowe feature'y, ewentualnie jakieś zmiany typu podbicie bibliotek. Pierwszy raz się na to natknąłem ponad 2-3 lata temu, właśnie w firmie, w której wtedy pracowałem, i przyznam szczerze, od razu się w tym zakochałem. Jest to trochę na początku takie, no można powiedzieć, trochę blokujące, bo musimy każdego commita odpowiednio nazwać, musimy tam, nie wiem, no jeśli go źle nazwiemy, to nam linter go nie przepuści, musimy troszeczkę tego pilnować, ale tak naprawdę jeśli zależy nam na takim stabilnym rozwoju oprogramowania, w którym semantic versioning, czyli ten major, minor i patch ma znaczenie, uważam, że jest to świetne. Tutaj możemy w ogóle powiedzieć, czym jest właśnie taki semantic release. Jest to takby wypuszczanie wersji oprogramowania, gdzie kolejne numerki wersji oznaczają tak naprawdę, jakie zmiany zostały poczynione. Składa się to zazwyczaj z trzech liczb. Jest to liczba, kropka, liczba, kropka, liczba. Pierwsza liczba oznacza wersję majorową, czyli taką na przykład wersję, którą wydajemy raz do roku, która zawiera nie tyle co breaking change, co tak naprawdę jakąś zmianę filozofii, jakieś takie bardzo, bardzo poważne zmiany. Druga liczba to jest major. Tutaj mogą być... Minor. Tutaj mogą być jakieś mniejsze zmiany, ale tak naprawdę one są wtedy bardzo łatwe do podbicia, nie trzeba tam, tam zazwyczaj po prostu dodawane są nowe feature'y, niektóre są ustawione jako depreciated, nie wprowadza się jakichś większych takich gwałtownych zmian, które wymagają przebudowania całego kodu. No i trzecia liczba oznacza patcha, czyli po prostu taki po prostu fix, czyli jeśli nasza wersja minorowa zawiera jakiegoś buga, to możemy sobie bez żadnego problemu, bez sprawdzania changeloga podbić sobie tą wersję patchową. No i dzięki takiej jakby zachowania tej semantyki, jeśli projekt zachowuje taką semantykę, możemy z nim bardzo fajnie współpracować, czyli dokładnie wiemy, czy nasz update będzie wymagał jakiegoś większego zaangażowania, czy to jest bardzo drobna zmiana. Wszystkie chyba główne takie biblioteki typu Redux, Redux, jakieś takie znaczące biblioteki stosują taką semantykę po to, żeby troszeczkę wygodniej się te paczki używało. Tak, i ci powiem właśnie, że bardzo fajnie to działa. Właśnie dosłownie chyba z tydzień temu włączyliśmy to z kolegą u nas w firmie na jednym takim projekcie, bo mieliśmy właśnie problem z podbijaniem wersji naszego systemiku w package JSON-ie i to rodziło takie problemy, że później ten jeden package JSON, co mamy, ten jeden projekt, w zasadzie deployowaliśmy dla różnych klientów i po jakimś czasie ciężko było na przykład osobom nietechnicznym z zespołu ustalić, że na przykład u tego klienta mamy wersję 1.3.1, a na przykład u innego klienta mamy 1.3.2. Jeden klient na przykład sobie życzył, że trzeba przed deployem na przykład mu coś komunikować i pisać, co mu tam na przykład zmieniliśmy. Więc tak naprawdę w małym zespole mieliśmy problem po pierwsze z dokumentacją tych zmian, które wchodzą w danej wersji, a po drugie jako deweloperzy mieliśmy też problem z takim ludzkim po prostu, wiesz,
kurde, to jest patch, czy to jest minor, czy to jest już major, a teraz tak naprawdę nie myślimy o tym. Fakt, że trzeba się troszeczkę przestawić, żeby pisać te commity według po prostu tego schematu. Dodatkowo trzeba też się przestawić, żeby nazywać commity po ludzku, co w zasadzie na tym korzystają wszyscy, nie tylko klient, nie tylko dział biznesowy w firmie, ale też deweloperzy. Trzeba też się nauczyć często squashować jakieś commity albo na przykład zmieniać troszeczkę historię, żeby po prostu nie było w tych release'ach jakichś takich śmieci po prostu, tak? Albo za dużo jakichś wpisów, ale jak już to wszystko sobie ogarniemy, to naprawdę bardzo fajnie to działa. W naszym przypadku sobie podpięliśmy jeszcze do tego GitHub Actions w taki sposób, że po prostu commity są analizowane przez jakiegoś tam robota i jest od razu aktualizowany package JSON, więc naprawdę bardzo fajnie to działa. No dobrze, słuchajcie, to był już taki poboczny temat, przechodzimy dalej do tego, co mamy w naszym rozpisce, a w naszej rozpisce kolejna rzecz to open source, ale open source gdzie? Na Marsie. Open source na Marsie, słuchajcie, o co tu chodzi? Co tu, Kamil, przygotowałaś? No jest to bardzo fajna akcja zorganizowana przez samego GitHuba. Pewnie wielu z was w ostatnim, jakieś parę miesięcy temu dostało takiego badża, który się tam nazywał Vault, to znaczy, że że projekty, które zostały jakby w tym dniu były na GitHubie, były publiczne, zostały skopiowane i przeniesione do takiego lodowca, do takiego skarbca, gdzie ten kod zostanie tam już na wieki. I to była taka odznaka, która dawała jakby użytkownikom serwisu GitHub taką informację, że mieliście wkład w ludzkość, mieliście wkład w open source'a, wasz kod został użyty w wielu fajnych projektach. I teraz powstał nowy badge. Jest to badge, który został przyznany projektom, które zostały wykorzystane w misji, która teraz się dzieje na Marsie. Znalazło się tam wbrew pozorom bardzo dużo projektów frontendowych, także jeśli kiedykolwiek mieliście jakąś kontrybucję do Reduxa na przykład, to dostaniecie sobie badża, że uczestniczycie w tym momencie w tej akcji, która się dzieje, dzieje na Marsie. GitHub jest na razie dosyć powściągliwy, jeśli chodzi o te badże. Wydaje mi się, że do tej pory tych badży jest chyba 5 albo 7. Także wydaje mi się, że one będą nadal takie dosyć ekskluzywne i będą wypuszczane tylko w momencie jakiegoś naprawdę bardzo dużego projektu. Ja uważam, że to jest świetne. Ja swojego badża nie dostałem, także niestety nie uczestniczę w misji na Marsa, ale wydaje mi się, że to jest taki bardzo fajny sygnał, że twój wkład w open source nie jest niezauważalny, także że to, co ty robisz, to, co ty tam po godzinach klepiesz, jest używane przez osoby, które tworzą misję na Marsa i uważam, że to jest świetne. Mhm. Tak, i to właśnie też pokazuje, że jakby fajne jest to, że takie badże rozpoczynają dyskusję na przykład na temat kontrybuowania do jakichś różnych projektów, prawda? I to może być właśnie taka dodatkowa zachęta dla studentów, dla osób na przykład się uczących, czy już osób, które są w branży, no dla każdego tak naprawdę, żeby po prostu mieć jakiś taki wkład w społeczność i po prostu o takim badżu można później opowiedzieć, nie wiem, przy stole rodzinnym, tak, porozmawiać z babcią, z ciotką, z wujkiem na takie tematy i myślę, że to też jest zawsze ciekawe dla innych osób z innych branż, żeby zrozumieć, że właśnie jest coś takiego jak GitHub, że tam ludzie bezinteresownie pracują nad różnymi ciekawymi rzeczami i są to też rzeczy, które mogą na przykład uczestniczyć w misji na Marsa. No i tutaj też ważne jest to, żeby zrozumieć, że można dostać takie badża nie tylko jak ktoś jest, nie wiem, jakimś po prostu super mózgiem, co tam, nie wiem, napisał algorytm do znajdowania miejsca, gdzie łazik ma wylądować, czy tam jakieś inne zaawansowane rzeczy, ale też można po prostu brać udział w tych projektach nawet na troszeczkę niższym poziomie i wspierając po prostu nawet właśnie takie prostsze projekty, które nie wymagają aż tak fachowej wiedzy. No tutaj właśnie mam całą listę tych projektów. Jest to między innymi Linux,
sporo projektów Pythonowych, NumPy, to tutaj jeszcze można ciekawego zobaczyć. No tak, w każdym razie są to takie projekty, które, o, Elasticsearch, Vue, o, nawet Vue jest użyte i Bootstrap. O, widzisz, Bootstrap, o którym rozmawialiśmy. Także jeśli kiedykolwiek cokolwiek dodawaliście do tych projektów, to są one używane w misji tego helikopterka, który sobie teraz lata miliony kilometrów stąd na Marsie. Super, okej. Okay. Lecimy dalej z naszymi dzisiejszymi tematami. Tutaj już porozmawialiśmy sobie o open source'ie i teraz kolejny temat to nowa wersja Node'a, Node w wersji 16. I tutaj w zasadzie najważniejsza taka zmiana to co? No, że w zasadzie silnik, z którego korzysta Node 16, jeżeli można tak powiedzieć, został zupgrade'owany, czyli pod spodem mamy silnik JavaScript V8, który już jest w zasadzie w wersji 9. Mhm. I tutaj w sumie taka najciekawsza rzecz, to chyba została tam wprowadzone top level await. W zasadzie tego nie jestem pewien, zaraz to spróbuję potwierdzić, a ty w międzyczasie powiedz nam, Kamil, co tam jeszcze ciekawego mamy w tym Node'zie, w tej nowej wersji. No dodano tutaj stabilne API dotyczące timerów, czyli możemy sobie tutaj normalnie na awaitie zrobić set timeout i to nam się wykona tak, jakbyśmy chcieli. Oprócz tego wprowadzono coś takiego jak eksperymentalne API dla web krypto. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe, ponieważ widzimy teraz, że jest taki bardzo duży ruch w stronę standaryzacji wręcz wszystkiego na webie. Standaryzacja jest języka, CSS-a, jakieś obsługi urządzeń. Teraz dochodzi do tego kryptografia, czyli wszystkiego rodzaju, nie wiem, tutaj na przykład jeśli chcemy zrobić jakąś komendę związaną z RSA, z AS-em, z SHA, to wszystko będzie już ustandaryzowane i będzie najprawdopodobniej wprowadzone już tak, wiecie, na stałe do przeglądarek. Wydaje mi się, że bardzo fajny ruch. Oprócz tego takie standardowe upgrade'y typu wprowadzenie NPM-a 7, source map w wersji 3, a także stabilny abort controller, który też jest jakby już swoim jakby oddzielnym standardem. Więcej zmian w Node nie ma. Tutaj jedyna chyba jeszcze rzecz, którą tylko jeszcze potwierdzę. Nie wiem, czy to nie było wsparcie dla procesora M1. Tak. Tam zostało coś takiego wprowadzone, ale to chyba nie w samym Node, tylko w silniku właśnie V8. Znaczy V8, który jest w wersji 9. Natomiast tutaj sprostowanie do tego, co powiedziałem wcześniej, tutaj jakby dopiero ten top level await, co jest w zasadzie ciekawą rzeczą, został wprowadzony dopiero w 9.1, więc tego jeszcze nie mamy w tym naszym najnowszym Node, niestety. Ale w takim razie oznacza, że to będzie w jakimś kolejnym mniejszym update'cie wprowadzone. Tak. Więc, bo wcześniej oczywiście można było z tego korzystać, jednak to była po prostu opcja taka, że trzeba było Node'a odpalić ze specjalną flagą, żeby to w zasadzie działało, więc fajnie, że to tam dołączyło do tych zmian. Natomiast jeszcze zobaczmy tylko, czy faktycznie to jest z tymi nowymi procesorami, czy to jest właśnie... Właśnie czytam artykuł na blogu Red Hata. Dlaczego Red Hata? Tutaj widać, wynika z tego artykułu, że Red Hat bardzo wspiera to, żeby Node działał na procesorach PowerPC, co jest ciekawe, ale oprócz tego, że chcą wspierać procesory PowerPC, to przyczynili się do pomocy przy wprowadzeniu właśnie tych procesorów M1. Co to dokładnie zmieni? No wydaje mi się, że to, że po prostu Node będzie o wiele wydajniejszy na nowych maszynkach od Apple'a. No tak, i będzie wydajniejszy, będzie mniej zużywał, co za tym idzie, baterii, więc fajnie. Ale to też pokazuje, jak tak naprawdę nowe procesory Apple'a dopiero zaczynają jakby się tak
zaklimatyzowywać na rynku, czyli tak naprawdę dopiero te projekty dają ten support, dopiero jest to tak, dopiero projekty będą się integrować z nowymi projektami, które wspierają EPM1. Także no to jak z każdym nowym produktem Apple'a, pierwszy produkt jest wersją beta, gdzie tak naprawdę się wszystko testuje, a dopiero no, mam wrażenie, że na M2 albo za jakieś pół roku czy rok będziemy mogli poczuć tą obiecaną wydajność. No tak, tak. Ale dobrze, że też w zasadzie no, aż tak dużo nie minęło czasu, tak, że jednak widać, że po prostu ten Node nabrał takiej szybkości, jeżeli chodzi o właśnie te aktualizacje, bo jednak wcześniej no to Node miałem wrażenie, że tak potrzebował więcej czasu, żeby różne rzeczy adaptować, a teraz no to widać, że ten po prostu development przyspieszył. Dobrze. No ale chyba wiemy dlaczego, no jak mamy JavaScript dewelopera, no to jak umie zrobić stronę i może umie zrobić backend w tym samym języku, no to mamy tańszego dewelopera, także wydaje mi się, że to jest chyba tylko i wyłącznie dlatego. Node jest bardzo często używany jako język backendowy w tym momencie. Tak, dokładnie. Mateusz ma pytanie do ciebie, bo jesteś bardziej ogarnięty w Apple'owskich sprawach. Czy mamy? Ja jeszcze nie mam i tutaj bardzo się wstrzymuję przed zakupem, no bo tak jak powiedziałem, nie chcę kupować tych pierwszych generacji, ale no niestety korci mnie, jak już widzę jakąś promocję, czy na tą M1, to już mój przycisk, to już MacBook jest w koszyku, ale się powstrzymuję. Znajomi niektórzy się wyposażyli w M1, no są bardzo zadowoleni, mówią, że ten komputer po prostu lata. Mimo tego, że nie ma wiatraków, to po prostu jest niesamowicie szybki. No ja przyznam szczerze, że tutaj jakby poczekam po prostu jeszcze, bo w sumie ten mój Mac na razie nie ma z nim żadnych problemów odpukać, więc w zasadzie jeszcze chwileczkę zaczekam i myślę, że jak już będę kupować, no to pewnie ten M1X albo M2 dopiero, nie? No słuchaj, no Maki kupujemy z taką myślą, że nam będą działały przez co najmniej 5-6 lat, także wiesz, no tutaj jedynie co nam może pomóc zakupić nowy laptop, to jest ten, że ten nam upadnie na ziemię i zbije się matryca i stwierdzimy, kurde, już nie będziemy jej wymieniać, to kupimy nowego. No tak. Albo jakaś akcja w pracy masowej wymiany sprzętu czy jakieś inne rzeczy. Dokładnie. Wtedy zawsze jest dobra okazja. Słuchajcie, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym streamie. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś sugestie co do prowadzenia właśnie tej naszej webprasówki, to oczywiście jesteśmy zainteresowani takim feedbackiem. Tutaj Jakub napisał, czy myśleliśmy o tym wypuszczać live w godzinach pracy w formie a la podcastu. Tutaj raczej nie, bo tutaj jednak staramy się, żeby to była taka krótka forma, maksymalnie godzinka, ze wskazaniem w zasadzie na szybszą akcję i tutaj raczej przez to, że pracujemy na co dzień, no to takie nagrywki bardziej w godzinach popołudniowych wchodzą w grę. Znaczy myśleliśmy, żeby spróbować może jakiś rozmów na Clubhouse, jednak sam Clubhouse troszeczkę, no można powiedzieć, nie wybuchł tak bardzo, jakbyśmy się spodziewali. I tak jak mówił Artur, no pracujemy w tych godzinach. No niestety praca dewelopera jest pracą taką, gdzie trzeba się trochę skupić, trzeba poświęcić na to sporo czasu. No i też chcemy być z wami w interakcji, także każdy po pracy może tutaj po prostu sobie na spokojnie ten program obejrzeć, wejść z nami w konwersację, dlatego jest to w takich godzinach po pracy już. Tak, dokładnie. Tutaj mamy jeszcze jedno pytanie, zanim się rozłączymy. Jeden użytkownik jest nowy i pyta się, na czym polega nasz live. Więc nasz live polega na tym, na czym mówiłem na początku, ale pewnie się dołączył ten widz później, więc jeszcze szybko tłumaczę. Jest to live, gdzie po prostu raz na dwa tygodnie spotykamy się,
po to, żeby z Kamilem omówić tutaj różne ciekawe newsy ze świata web developmentu. Czasami są to rzeczy związane z backendem, czasami są to rzeczy związane bardziej z frontendem, są to jakieś nowinki, jakieś nowe wersje bibliotek, jakieś konflikty w community, które wybuchły. Czasami sobie jakieś heheszki urządzamy z jakichś tutaj różnych rzeczy. Także generalnie kręcimy się wokół web developmentu i rzeczy, które są po prostu takimi nowinkami w ostatnim czasie. Więc taka jest formuła tego programu, jeżeli tak można to nazwać. Więc słuchajcie, dziękujemy bardzo za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Pozdrowionka dla Pawła, pozdrowionka dla Pawła, dla Redlika, który jeszcze ciężko pracuje aktualnie, jeszcze nie zakończył swojego dnia pracy. Także dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj i zapraszamy za 2 tygodnie. Trzymajcie się. Na razie.